samouczku pokażę, jak zwiększyć wyrazistość pejzażu. Użyję organizera i wskażę zdjęcie. Muszę przejrzeć foldery. Wiem, że zdjęcie, które chcę wybrać, zapisane jest na dysku wymiennym w folderze o nazwie Landscapes. Klikam i został on teraz dodany do listy folderów w oknie organizera. Znak plus oznacza, że folder zawiera podfoldery. Zdjęcie, którego potrzebuję, znajduje się w folderze New Images i jest to zdjęcie łodzi widoczne po prawej stronie, które przeciągnę i upuszczę na obszar roboczy. Łódź jest słabo widoczna wśród tylu okien. Nie potrzebuję już organizera i centrum edukacyjnego, więc je zamknę. Teraz mogę zmaksymalizować to okno, więc kliknę opcję dopasowania obrazu do ekranu. Zdjęcie wygląda raczej nieciekawie, a horyzont opada w lewo. Naprawię te problemy. Pochylenie horyzontu mogę zniwelować za pomocą narzędzia prostowania, które wywołuje linię na ekranie. Wezmę teraz lewy koniec linii i umieszczę go na horyzoncie, a następnie prawy koniec umieszczę z drugiej strony. Widać wyraźnie, że horyzont jest przekrzywiony. Zastosuję teraz zmiany. Obrazek został obrócony, ale pojawiło się żółte obramowanie, którego nie chcę. Wynika ono z koloru tła. Cofnę tę czynność i zaznaczę pola wyboru, aby wykadrować zdjęcie. Spowoduje to automatyczne wykadrowanie zdjęcia i usunięcie niechcianego obramowania. Przeniosę teraz zdjęcie na lewą stronę. Zmienię tonalność zdjęcia, otwierając kolejno menu dostosowania, polecenie jasności i kontrastu, a następnie wybierając poziomy. W oknie poziomów widać, że można wyświetlić podgląd wszystkich wprowadzonych zmian. Zaznaczę to pole wyboru. Pod nim wyświetlany jest podgląd zdjęcia przed i po wprowadzeniu zmian. Niżej mamy histogram i widzę, że jest dość płaski, co oznacza, że zdjęcie wygląda blado. Jeśli przesunę najciemniejszy punkt trochę w prawo, zdjęcie zostanie przyciemnione. Można również lekko zwiększyć kontrast poprzez rozjaśnianie jasnych obszarów. Teraz zatwierdzę zmiany. Dopasowanie poziomów zwiększyło wyrazistość zdjęcia, ale możemy je jeszcze bardziej poprawić. Zmaksymalizuję to okno. Teraz mogę przyciemnić wybrane obszary zdjęcia za pomocą narzędzia przyciemnienia, aby nadać mu więcej wyrazistości. Wybieram rozmiar pędzla. Na razie niech będzie to około 200 pikseli. Ustalam też stopień krycia, zmniejszając go do około 20%. Mogę teraz przyciemnić wybrane obszary. Nie szkodzi, jeśli przejdę po tym samym obszarze dwukrotnie, ponieważ dopóki nie przesunę wskaźnika myszy do góry, wszystkie zmiany będą ograniczone do 20% wzrostu. Po przesunięciu wskaźnika 20% zmiana zostaje ponownie zastosowana, więc można wybiórczo zwiększyć intensywność. Przyciemnię trochę bardziej obszar u góry, systematycznie pokrywając wybrany obszar. Wymaga to trochę praktyki, ale w razie błędu wystarczy nacisnąć klawisze Ctrl-Z, aby cofnąć zmiany. Zamierzam przyciemnić jeszcze obszar na dole. W tym ćwiczeniu korzystam z tabletu firmy Wacom. Naprawdę ułatwia on zadanie. Rozmiar pędzla można zwiększyć bardzo szybko i wygodnie. Wystarczy przytrzymać klawisz Alt i przesunąć myszą w górę i w dół, co odpowiednio zwiększy lub zmniejszy rozmiar pędzla, dzięki czemu można zachować precyzję. Zamierzam to jeszcze bardziej przyciemnić. Odbicie w wodzie zawsze wydaje się nieco ciemniejsze. Mogę również przyciemnić wybraną część łodzi. Jeszcze trochę tą przyciemnię. Wygląda całkiem ładnie. Jeśli chcę rozjaśnić obszar, przytrzymuję prawy przycisk myszy. Narzędzie przyciemnienia staje się narzędziem rozjaśniania.
i mogę poprawić te części łodzi. Myślę, że teraz wygląda to dobrze. Poprawiliśmy ogólny wygląd zdjęcia, może więc poeksperymentujemy z efektami specjalnymi programu PaintShop Pro Photo. Polecam zapoznanie się z efektem, dzięki któremu fotografia wygląda na zrobioną w okresie od 1839 do 1960 roku. Warto z tym nieco poeksperymentować.